Witam serdecznie, moi goście Maciej, Mateja, Batimowcy. Witam serdecznie. Maćku, tabela no dalej wskazuje 0 punktów. Przegrywacie dzisiaj z tradami, też nie ma dopisanego nowego dorobku. Tak na gorąco, dlaczego przegrywacie tutaj z tradami? Potrafisz wskazać jakieś przyczyny? No przede wszystkim na pewno jakieś błędy indywidualne. To u nas jest bolączka, z którą nie możemy sobie poradzić już od początku tej ligi. Gdzieś ten kolektyw jeszcze nie jest tak na tyle zbudowany, żebyśmy mogli postawić się tym drużynom ekstraklasowym. Przypomnij historię poprzedniej edycji. Czy to nie było podobnie, że na początku słabo, a potem piękna, kapitalna, wręcz powiem, runda rewanżowa? No tak, w tamtym sezonie również mieliśmy taki początek, chociaż jakieś punkty łapaliśmy, ale ostatnie 5 meczy mieliśmy wszystkie zwycięstwa i przez to utrzymaliśmy się w tej lidze. W piątek rusza okienko transferowe. Będą jakieś roszady? No na pewno tutaj jeden zawodnik czynny nam wypadł, więc będziemy szukać jakiegoś wzmocnienia i będziemy starać się o to, żeby na rundę rewanżową wzmocnić się i pokazać się z jak najlepszej strony. Powoli kończymy tutaj półmetek rozgrywek, teraz święta, a po świętach startujemy z trzecią decydującą rundą Pucharu Ligi Futsalu. Też tam uczestniczycie. Jak przystępujecie do tej trzeciej rundy? No u nas to zmierza wszystko, bo jak wygramy, mamy szansę jeszcze awansować, jak przegramy, od razu odpadamy, więc tutaj z motywacją na ten mecz, wszystkie siły na pokład i będziemy walczyć do ostatniej minuty. Czyli półśrodków nie będzie? No nie, już nie ma miękkiej gry. Święta, odpoczywacie, czy jednak tutaj odpuszczacie, że tak powiem, od grania, czy będziecie gdzieś tam... Dni świąteczne na pewno odpoczynek, ale tutaj już mecz pucharowy jest zaraz po świętach, więc trzeba będzie zrzucić te kilogramy, które przybierzemy święta. Wesołych świąt dla całego Batimu, dla całego zespołu. Dziękuję za wywiad. Również dziękujemy i wszystkim życzymy wesołych świąt. Dziękuję.